Nie ma chyba w Tatrach miejsc bardziej charakterystycznych, bardziej widokowych niż Rusinowa Polana. Po prostu Rusinka. Dwudziestohektarowa Rusinowa Polana, leżąca na granicy Regla Dolnego i Górnego, na wysokości od 1180 do 1300 metrów nad poziomem morza, jest miejscem kultowym. Jest też węzłem szlaków turystycznych, prowadzących na Gęsią Szyję, skąd dalej możemy dojść do Murowańca na Hali Gąsienicowej, do Sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach i symbolicznego cmentarza oraz na Palenicę Białczańską, skąd dalej możemy iść do Morskiego Oka. Nazwa Polany pochodzi od nazwiska lub przydomka Rusin, jej pierwszych właścicieli pochodzących z Gronia. Niewątpliwie nazwa ta nawiązuje do wędrówek pasterzy wołoskich i rusińskich, którzy z Karpat Wschodnich dotarli w rejon Podhala. Najdawniejsze dokumenty odnoszące się do Polany są z 1628 roku. Niegdyś na Polanie stało około 20 szałasów i szop, co miało oczywiście związek z jej intensywnym wykorzystywaniem pasterskim. Pasterskie tradycje kontynuowane są do dzisiaj. Od 1981 roku prowadzony jest bowiem wypas kulturowy owiec i krów. Na skraju Polany stoi szałas, gdzie w sezonie wypasowym można kupić produkty z owczego mleka, sery oraz rzętyce. Owce wypasa baca Stanisław Rychtarczyk. Najbardziej znaną postacią związaną z Polaną była Aniela Kobylarczyk z Nowobilskich, zwana Babką. Babka przebywała do swojej śmierci w 1985 roku w jednym z szałasów i przyjmowała turystów. W sezonie Polana jest bardzo chętnie odwiedzana przez turystów. Aby zachować urok tego miejsca, starajmy się nie ingerować w otoczenie i pozostańmy w miejscach wyznaczonych.